Jesteśmy dzisiaj w dość trudnej sytuacji, to znaczy niby rozmawiamy tylko we dwoje, ale spotkanie będzie dłuższe i zastanawiałam się, jak zacząć rozmowę z panem, bo w tyle głowy miałam tekstu, który poproszono, napisanie którego poproszono mnie jakiś czas temu i poproszono mnie o to, aby wszystkich trzech poetów objąć na raz. W pierwszej chwili pomyślałam, że to niemożliwe, bo jesteście zbyt różni i z każdym z was należałoby rozmawiać długo i właśnie osobno. Wasze ostatnie książki nijak się do siebie nie mają. Ten klucz daty urodzenia też średnio pasuje, no ale najważniejsze i chyba najtrudniejsze zadanie to ten tryb męski, który pojawił się w tytule zadanym przez organizatorów, w tytule spotkania. Zwykle takie tryby spotkaniowe to były tryby żeńskie i raczej gromadzono dziewczęta, kobiety, pisarki, poetki, których twórczość nijak się miała do siebie. Jedynym wspólnym mianownikiem była ich płeć biologiczna. No ale przy okazji tego naszego spotkania chciałabym pana spróbować namówić. Ciekawa jestem, czy się pan da namówić na taką siłą rzeczy krótką rozmowę. Czym jest dla pana taka sytuacja osadzenia w roli już nie poety, uniwersalnego poeta, ale poety, który ma płeć? Biologiczną może na bok odłóżmy, bo przecież chodzi w tych namysłach o płeć kulturową. Czy czuje pan, jak pracuje tryb męski pana języka w każdej z pana książek, bo no w tej ostatniej wydaje mi się, że wydarzyło się, biorąc pod uwagę właśnie sprawę męskości, coś niebywałego, to znaczy pokazuje pan, jak buduje się siłę, pisząc o słabości. Tak bym tutaj zawiesiła tę sprawę słabości, męskości, poprosiła o to, żeby pan spróbował zabrać głos. Oczywiście moglibyśmy rozmawiać bardzo długo, ale siłą rzeczy tutaj mi zmieniają się cyferki, mamy mało czasu. Właśnie, ponieważ mamy mało czasu, to ja też postaram się jakoś krótko odpowiedzieć, że nie bardzo czuję się jako twórca wpasowany w ten schemat damski i męski. Wydaje mi się, że ta historia, którą opowiadam w tej książce, może mogła, czy przytrafia się każdemu bez względu na płeć. Nie czuję też jakiejś specjalnej płciowości czy płci, czy przymusu wypowiadania się poprzez płciowość pisząc, czy nie czułem czegoś takiego. Dlatego no, to jest dla mnie takie pytanie troszkę omijające to, co mnie interesowało jako temat tej książki. Natomiast jeśli ktoś tak czyta, no to jest jego prawo. Każdy może sobie przeczytać tę książkę tak jak chce. No jeszcze raz powtarzam, jest to książka przede wszystkim o emocjach. Nie wiem, czy emocje są męskie czy żeńskie. Wydaje mi się, że one są po prostu niezależne od tego, jakiej płci jesteśmy, a siłę czy też słabość można znaleźć zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Nie wiem, czy to była odpowiedź na pytanie, ale zapewne wyczerpałem 5 minut, które były mi przeznaczone. To przypomina taki swoisty ping-pong. Wiemy, że mamy bardzo mało czasu i musimy zdążyć odbić piłeczkę. Myślałam, czytając pana książkę, o trzech osobach zajmujących się budowaniem siły na fundamencie słabości. Potężne postacie literatury, dwie światowej, zresztą tak zabrzmi, jakbym dzieliła, no podzieliłam już, niech będzie, literaturę na światową i polską. Myślę o Virginia Woolf, która w eseju o chorowaniu zrobiła coś absolutnie wyjątkowego. W drobniutkiej książeczce pokazała, co się dzieje zarówno w przestrzeni emocji, ale przede wszystkim w przestrzeni tekstu.
tego, kto choruje i kto z chorobą bierze się za bary, nie omija jej, nie udaje, że ona się nie wydarza. Druga to niedawno okazała się w polskim przekładzie książka Susan Sontag, myślę, jako forma odczuwania. No a ta polska historia to historia Jerzego Pilcha w dzienniku, który pokazuje, jak trzeba się wadzić właśnie z tym, znowu wrócę do tematu naszego spotkania ogólnego, z tym, co się ogólnie nazywałoby kulturową męskością, gdy ciało odmawia posłuszeństwa i trzeba w przestrzeni języka, w przestrzeni tekstu wypracować jakiś nowy sposób funkcjonowania. I tutaj chciałabym pana zapytać jako pisarza, jak to wyglądało, pisarza, poetę, człowieka, który robi w literach, robi w słowach, czy oprócz tego wymiaru emocjonalnego, powiedział pan, że to jest książka przede wszystkim o emocjach, no ale forma jest tutaj równie ważna, to jak pana teksty, potraktuję tę książkę jako całość teraz, tekst składający się z mniejszych tekstów został zorganizowany, to też jest jakiś przekaz. Czy odnajduje się pan w jakiejś słabościowej tradycji, czy próbował pan wynaleźć na własną rękę, nie odnosząc się, nie sięgając do jakiegoś zaplecza, taką formę, która słabość by, no właśnie nie wiem, czy zamykała, ale mocowała się z nią. No, odczytałem to pytanie jako pytanie o formę i konstrukcję może tego tekstu. No oczywiście, że tak, że bardzo długo szukałem takiej odpowiedniej formuły, która by zamknęła w całość to, co chciałem powiedzieć. I wydawało mi się, że forma tradycyjna, do której jesteśmy przyzwyczajeni, akurat by się w tym temacie nie sprawdziła. Temat choroby i mierzenia się z chorobą nie jest tematem nowym, doskonale sobie z tego zdaję sprawę. Wydaje mi się, że jeśli ktoś chce szukać w tej książce jakichś, nazwijmy to metaforycznie, przygód formalnych, to również je znajdzie. Począwszy od pierwszego zdania, które, a nawet od podtytułu, które nazywa to moją opowieść powieścią awangardową, pierwszą cząstką, która ją otwiera, jest właśnie cząstką otwierającą, jest no to zdanie na temat literatury i tego, jaką ona pełni funkcję i też próbę, też jest to próba odpowiedzenia na pytanie, jaka jest rola i funkcja słów, na przykład w takich przeżyciach skrajnych, jakie niesie ze sobą choroba, czy literatura jest w stanie w jakiś sposób z tą chorobą dać sobie radę, w takim głębszym znaczeniu dać radę, to znaczy nie mówię pomóc zaszkodzić, tylko czy jest w ogóle sens pisania tego typu książek dla osób trzecich, które nie mają takiego doświadczenia, po prostu tego nie przeżyły. I tu też jest na końcu taka cząstka, kiedy dawny, powiedzmy ja, spotyka mnie obecnego. To też jest taka próba pokazania pewnego rodzaju niedojrzałości przeżycia, jak ta dojrzałość się zdobywa i że często może być ona okupiona dosyć poważnymi konsekwencjami. Także wracając do pytania, które nie wiem jak brzmiało, jeśli chodzi o formę, to tak, dalej uważam, że była to jakaś z mojej strony próba wynalezienia jakiegoś innego sposobu opowiedzenia tej historii. Natomiast jest to forma wynaleziona tylko i wyłącznie na potrzeby tej książki. Ona by się nie sprawdziła, ręczę za to, w jakiejś innej formule i na pewno już nie wrócę do tego sposobu opowiadania, bo on się po prostu wyczerpał na tym temacie. Dla mnie to był temat, który wyczerpał
sposób opowiadania, który wyczerpał temat. One się razem uzupełniały, natomiast dla mnie są niepowtarzalne. To już jest historia, która fizycznie się nie skończyła, natomiast formalnie tak. Domknęła, tak. Chciałam jeszcze zadać takie pytanie naiwne, niech będzie. Właściwie cała pana książka jest wołaniem, jednym wielkim wołaniem dlaczego. Czy literatura to jest takie wielkie, naiwne, ale niech będzie, czasem mam takie wrażenie, że należy, nie tylko można, ale nawet należy zadawać takie pytania. Tekst może zbliżyć do odpowiedzi, czy samo zadawanie tego pytania dlaczego daje, nie wiem, ulgę, pomaga, tekst jest jakiegoś rodzaju odmianą ketonalu, lekarstwa przeciwbólowego, tak to nazwę. Ketonal jest w porządku, chociaż lepszy jest Demerol, ale już tak poważnie mówiąc, ja nie pisałem tego z punktu widzenia jakiejś terapii i dla mnie to nie była terapia, że drogi pamiętniczku, piszę to, żeby następnym czytelnikom poprawić humor albo żeby im pokazać drogę, bo ja tej drogi nie znam. Zadawałem te pytania, bo tak mi się wydawało, że... bo tak robiłem jako do tej pory, jako dzielący się tym swoim doświadczeniem wewnętrznym z innymi ludźmi. Na te pytania nie znam odpowiedzi i nie będę je znał, a gdy już je poznam, to zapewne nie będę się mógł podzielić odpowiedzią z Państwem. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że no, pewnie, że ważne jest zadawanie pytań, a ta formuła dlaczego jest taką formułą jakby naturalną chyba. Każdy z nas, kiedy czegoś w swoim świadomym życiu szuka, to zaczyna od właśnie tego podstawowego pytania, dlaczego. To też nie są pytania. Czasami to są pytania, które są odpowiedziami, a czasami odpowiedzi, które są pytaniami. Tam nie ma znaków zapytania na przykład. Więc to też może być taka forma gry z konwencją tego pytania. Pytanie albo skarga, też tak pomyślałem, jakieś wołanie. No, rzeczywiście nie pojawia się ani razu znak, który wskazywałby na choćby cień nadziei, na jakąkolwiek odpowiedź, tylko jest to okrzyk, który musi zostać wydany. Tak, ale to też chciałbym, wracając jeszcze, też chciałbym to podkreślić, że to nie jest też rzecz, którą napisałem po to, żeby sobie pomóc w ramach autoterapii albo powiedzieć komuś, że słuchajcie, jesteśmy chorzy na raka, to chodźmy się powiesić. To jest gdzieś tak pomiędzy. Myślę, że nie namawiam nikogo do jakichś skrajnych działań. Nie jest to książka też, która ma odebrać jakąś nadzieję, czy tą nadzieję dać. No, w gruncie rzeczy jest to dalej forma literatury, czyli jakiejś zabawy słowem też. A już na sam koniec chciałam zapytać o ten wiersz, który pan przeczytał, czyli dlaczego kolejka u Tiffany'ego. To jest bardzo ostry, oskarżycielski, mam takie wrażenie, wobec całego społeczeństwa, które przyzwala na zachowania już nie tylko ekshibicjonistyczne, ale nieetyczne, też moralność zostawmy gdzieś na boku. I tak się zastanawiałam. Wie pani, ja miałem dużo dziwnych pytań, znaczy nie dziwnych, tylko różne reakcje też wzbudzała ta książka. Na przykład ktoś mnie zapytał po przeczytaniu, czy przeczytał ten fragment o tych, że miałem szczęście do ludzi. I tam też jest kilka takich ciepłych słów pod adresem ludzi, którzy dobrze mi życzą. I zapytał, słuchaj, no ale a kto to jest? Podaj nazwiska. Ja mówię, spokojnie. Potem druga, to w jakim szpitalu leżałeś i którzy to lekarze się tobą opiekowali. To też wydaje mi się takie troszkę bardzo spontaniczne, że każdy chce mieć takie odpowiedzi na pytania, które mówią, że książka dotyczy tu i teraz Polski, naszego systemu
szpitalnego i tak dalej. Może po części tak, zapewne. No, no, ta moja refleksja przed kioskiem ruchu na oddziale onkologicznym, gdzie słyszałem kłótnie o to, że kolega chce kupić papierosy, a nie może. No, jakby wyzwoliła we mnie taki ciąg skojarzeń i to, co widziałem za szybą, jakby tutaj jest prawdziwe. Ja muszę też powiedzieć, że mnie się bardzo źle czyta tę książkę, bo jak zauważyliście Państwo, ja też nie jestem taki emocjonalnie do tej książki obojętny. Ja czytając te, bardzo dużo mnie kosztuje w ogóle wracanie do tego, bo dla mnie to są rzeczy, które mnie natychmiast przenoszą w ten świat, no, który jest zupełnie innym światem niż tutaj ten, w którym mogę sobie posiedzieć i coś tam porozmawiać na temat literatury. To chyba lepiej nie można skończyć. Dziękuję Państwu serdecznie za wysłuchanie tego. I Pani za pytanie. Dziękuję.